Hello! Cześć, kapitan Ingwi z tej strony. Cóż, nadszedł ten czas rozpoczęcia cyklu Great Speeches. Wspaniałe, porywające mowy. Dzisiaj, jakby w pierwszym odcinku, będziemy mówić, jakby tak wstępnie, o znaczeniu ogólnie tych mów, a później jakby przejdziemy już do konkretów, w sensie będziemy omawiać te great speeches, te osoby, które powiedzmy uznam w jakiś sposób za interesujące czy ważne dla naszej współczesności. No i może na początek zastanówmy się właściwie, dlaczego warto zapoznać się z tego rodzaju, nazwijmy to, literaturą. No na pewno, oczywiście podpowiada mi ChatGPT. Na pewno jak znamy te great speeches, knowing great speeches can be beneficial for many reasons. Prawda? Warto znać te great speeches z wielu powodów. I na przykład powód number one to na przykład będzie inspiration. Great speeches often contain powerful messages and ideas and can inspire and motivate you in various aspects of life. Prawda? To są zwykle takie mocne, prawda, punkty. W historii, prawda? Nie wiem, przychodzi mi na myśl, nie wiem, z wielu filmów, prawda? Nie wiem, Braveheart, prawda? Kiedy trzeba zagrzeć kamratów do walki, żeby chcieli umierać za kraj. No tak, trzeba ich jakoś zmotywować. Communication skill. Studying well-crafted speeches can improve your own public speaking and writing abilities by providing examples of effective rhetoric, structure and delivery. No właśnie. Jak już się ktoś dorwał do mikrofonu, prawda, to zakładamy, że potrafi mówić, prawda? Potrafi porywać ludzi, potrafi budować zdania, mówi w sposób ciekawy i porywający, i możemy się uczyć. Communication skills. Możemy się od tych osób uczyć, prawda? Mamy też są takie Toastmasters, prawda? Czy na przykład TED. Tam też mamy speakerów, prawda? Ale tutaj będzie jakby top, absolutny top. Historical understanding. Great speeches are often tied to significant historical events and figures, so they offer value insights into historical context and movements. Dokładnie tak. One wszystkie są osadzone w konkretnym kontekście historycznym i no, analiza źródeł, prawda, nam się kłania. Możemy tutaj bardzo dużo zrozumieć na temat ważnych historycznych eventów. Persuasion techniques. Understanding how persuasive speeches are constructed can enhance your ability to argue and advocate for your own ideas more effectively. No właśnie, kiedy się uczymy tych umiejętności komunikacyjnych, no to jedną z umiejętności jest oczywiście umiejętność perswazji, czyli jak przekonać innych, żeby zrobili to, co ja chcę. Tak? Więc tutaj możemy mieć taką dobrą lekcje. No i oczywiście cultural literacy. Familiarity with famous speeches contributes to a deeper understanding of cultural and political narratives, enriching your overall knowledge and discussion. No właśnie. Znamy. Znamy wiele osób, które zawsze mówią, o, a Churchill powiedział, że. Prawda? Które się powołują na jakieś famous quotes. Ale to są quotes, prawda? Myślę, że jeżeli no poważnie podchodzimy do sprawy, no to wypadałoby znać jakby całość, prawda? Wypowiedzi. Dobrze, i oczywiście you can
achieve a personal growth. Możesz obcując z tego typu materiałami, oczywiście my jako osoby możemy także rozwinąć się jako osoby. Dobra, to jest jakby tytułem wstępu w ramach zachęcenia Was do jakby wysłuchania tej lekcji. Więc teraz oczywiście włączamy. Zawsze mam ten problem i mało mnie interesuje właściwa odpowiedź. Udostępniam ekran. Bardzo ładnie. No i mamy nasz tekst. Ja sobie tutaj w kąciku ładnie się umieszczę. Dobra, mamy tekst. Mamy troszeczkę może mniejsze podkreślenie, bardzo ładnie. No i działamy, prawda? Może ustalimy sobie tutaj odpowiednie powiększenie, może 270% będzie bardzo ładnie. Jeszcze nie, no dobrze, 250 pewnie będzie już idealnie, też nie, no cóż. Dobra, mamy tyle. I jest super. Wszyscy widzą cały tekst, prawda? Dobrze, czyli co? Lecimy z tekstem. The art of oratory has been developing since the very moment of humankind's first utterance. How could it be otherwise? No właśnie, ta sztuka mówienia, przemawiania, prawda? Ona się rozwijała już od zarania ludzkości. How could it be otherwise? Jak mogłoby to być inaczej, skoro jesteśmy mówiącym zwierzęciem? No to jeżeli nas to wyróżnia ze świata zwierząt, to że mówimy, no to jak mogłoby to być inaczej? Could speech have emerged a talent so potent and ripe with possibilities and been allowed to languish? Surely not. The instinctive human response to a new skill is to hone it, develop it, give rein to it. We know that the roots of human culture are embedded in myth and legend, and that skillful, charismatic storytellers were the channels by which they were preserved and passed on. No ciekawe, powiedziałabym. Dobrze, czyli o czym mamy jakby ten pierwszy pierwszy epizod, prawda? Pierwszy paragraf. Może tak, jakieś słówka. This one, dobrze. Zawsze udostępniałam ekran zawsze udostępniałam ekran, ale dzisiaj spróbujemy zrobić to inaczej. Okej, okay, mamy słówko. Potent, prawda? Potent, czyli having great influence, power or effect. Powerful, strong, vigorous i tak dalej. Potent. Potent, prawda? Dobra. Kolejne słówko, którego możemy nie do końca, nie możemy, możemy do, nie do końca znać. No bo, że tak powiem, uczymy się angielskiego przecież teraz, prawda? Languish. Languish. Languish, prawda? Languish. Dobrze, czyli and being allowed to languish, czyli jak coś languish, to
W tym znaczeniu tak zwany arrive, languish. Languish, czyli jak mówimy o osobie, albo zwierzęciu, albo o roślinie, to znaczy lose or lack vitality, grow weak, weaken, deteriorate, decline, waste away, prawda? Dobrze, czyli oni tu sugerują, czy skoro mamy my, humankind, prawda? Ten great talent, prawda? Great talent, który jest ripe with possibilities, bardzo ładne wyrażenie. Jak on mógłby być, jak, how could it been allowed to languish? Jak mógłby być pozwolony, żeby zaniknął, prawda? Żeby grow weak. Oczywiście not. Oh, surely not, prawda? The instinctive human response to a new skill is to hone it, develop it, give rein to it. Czyli jeżeli mamy jakiś talent, jakąś skill, umiejętność, to oczywiście chcemy hone it. Czyli jak mamy na przykład blade, ostrze, no to my je smooth and sharpen, prawda? A w tym kontekście you perfect something over a period of time. You hone it, you perfect it, prawda? Over a period of time. Bardzo ładnie. We know that the roots of human culture. No właśnie. Korzenie, prawda? Human culture are embedded, prawda? In gdzie? W mitach i legendach. Embedded. Proszę bardzo. Embedded. Embedded. Czyli, że co? Są jakby tak osadzone, prawda? Czyli jak mówimy o jakimś obiekcie, to jest fixed firmly and deeply in a surrounding mass. Implanted, prawda? Czyli są implanted in myth and legend. And that skillful craftsman, ci tacy pełni umiejętności, charyzmatyczni storytellers, oni byli kanałami, by which they were preserved and passed on, gdzie they, czyli te mity i legendy zapewne, były ocalałe, prawda, i były przekazywane. They were preserved and passed on. Bardzo ciekawe, podoba mi się to, ten artykuł. Dobra. Certainly, oratory thrived in the two great civilizations we regard as forerunners to our own. Oczywiście, prawda? Ten oratory, czyli to no, mówienie, to przemawianie właściwie. Dobrze, tylko słówka możemy nie wiedzieć. Mamy tutaj oczywiście Thrive. thrive, czyli if we talk about child or animal or plant, grow or develop well or vigorously. Jest, czyli coś się rozwija, fajnie prosperuje, kwitnie, prawda? Flourish, czyli to sztuka mówienia.
super rozkwitała in the two great civilizations. No, bez czytania dalej, obstawiam starożytną Grecję i starożytny Rzym. We regard as forerunners jako przodków, jakby poprzedników naszej własnej cywilizacji. O, proszę. Both the Greeks and Romans, no, miałam rację, held the most gifted speakers in high esteem and accolade they were not reluctant to accept. Dobrze. Accolade. Accolade. They were not reluctant to accept. Dobrze. If you accolade. Accolade. To co ty robisz? Co to jest, przepraszam? An accolade to jest an award or privilege granted as a special honor or as an acknowledgement of merit. So this is some kind of honor, recognition, gift, title. Yes? Albo może być an expression of praise and admiration. Prawda? Tribute. Dobra. Czyli, och, przewinęło mi się. I'm so sorry. Czyli ten taki, no nie wiem, zaszczyt, uznanie, pochwała. We're not reluctant to accept. If you are reluctant, jaki jesteś? You are unwilling. You are hesitant. You are resistant. You are opposed. Withdrawn to accept. No właśnie. Czyli jak już jakiś Greek or Roman speaker was given a prize. Yeah, they were not unwilling to accept it. So they were very eager to have it. Yeah, because that was a great privilege, great what? Recognition in society. Dobra, mamy fajnie, dużo, super, może nie jakiś bardzo, bardzo trudnych słówek, ale dobra. One of the earliest speeches in this book, no o tej book, z której jest ten artykuł, given by the Athenian orator Isocrates, begins by dwelling on the importance of oratory. Proszę bardzo, ważność sztuki przemawiania. While the great Roman speaker Cicero wrote several books on the subject, arguing that the rhetoric was a discipline to be prized above law and philosophy. Bardzo ciekawe. To, skoro tak jest, dlaczego retoryka, proszę Państwa, nie jest przedmiotem w szkole podstawowej? Naleję herbaty. A Państwo się zastanowią w tym czasie, dlaczego dzieci, młodzież nie są uczeni retoryki. Znaczy, ja miałam retorykę akurat na studiach. Retorykę i logikę. Przydatne bardzo. No ale tu musiałam aż na studia pójść, prawda? Okej. Okay. We're prized above law and philosophy. Super. Dobrze. Next one. The short attention span that shapes our culture today has banished verbosity from many areas of public life.
But public speaking is still vigorously alive. At political party conferences, in presidential addresses, and on the thriving after-dinner speaking circuit. No i może wedding speeches, prawda? Dobra, bardzo ciekawe. Verbosity. Verbosity. The fact or quality that of using more words than needed. Wordiness. Talkativeness. Babbling. Tautology. Big mouth. Może wystarczy. Czyli our culture today has banished to, nie wiem, wielomówstwo, gadatliwość, prawda? Sorry. From many areas z publicznego życia, but public speaking is still vigorously alive, prawda? Nadal ten public speaking jest super ważny. No i oczywiście political party conferences, presidential addresses. No właśnie, czyli w polityce, nie wiem, czy widzieliście debatę Trump versus Biden albo wywiad Carsona z Putinem. Polecam. Nie wiem, przemowy Obamy. Albo Kennedy'ego. Nie wiem, przemowy Johna Lennona. Może to nie były znaczy, no, quasi polityczne. Dobrze. Oczywiście w polityce mamy nadal ważność przemów. Prawda? Tego oratory. Dobrze, next one. Opinions vary over what constitutes great oratory. No, co to właściwie jest? Dobre przemawianie. True eloquence does not consist in speech. Declared the US Senator Daniel Webster during eulogy on the former presidents John Adams and Thomas Jefferson. Words and phrases may be mashal in every way, but they cannot compass it. It must exist in the man, in the subject, and in the occasion. No dobrze, mamy tutaj taki powiedzmy bardziej skomplikowany. Cytat. Mamy słówko Uncles. eloquence, true eloquence, czyli eloquence tu mamy, no to słówko ma źródło słów łaciński, więc w polsku jest tak samo. Elokwencja, yes, means fluent, persuasive speaking or writing. Oratory, rhetoric, expressiveness, articulacy, fluency, persuasiveness, diction, command of language, power of speech, way with words, suggestiveness. Okay? Czyli ta true Eloquence. eloquence, prawda? Does not consist in speech. No ciekawe, czego nie? Does not.
Eulogy. 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 A eulogy, czyli a speech or piece of writing that praises someone or something highly, especially a tribute to someone who has just died. Czyli jakiś rodzaj pochwały, może panegiryk, prawda? W tym momencie oczywiście przypomina nam się wspaniały panegiryk Wisławy Szymborskiej. Kto nie zna, niech się zapozna z panegirykiem naszej noblistki. Na cześć. No właśnie, bodajże Stalina bądź Lenina. Nie pamiętam, sprawdźcie to. And let me know. Dobrze, czyli some kind of testimonial, some kind of acclamation. Homage. Homage, to też jest bardzo ładne słówko, prawda? Homage. Homage. Dobra, czyli on the former presidents. What phrase can be? O, właśnie. Marshall. Marshaled. Dobrze, co to jest Marshall? No to znowu mamy podobne źródło słów jak w Polsce. Czyli when you marshal something, Marshall. you arrange. You assemble and you arrange a group of, I don't know, people, for example, in order. Yeah? So you gather together, but methodically. Yes, there is some kind of methodology of, I don't know, some facts, ideas, objects, whatever. Yes, so you arrange something in a like correct position. Yeah. Czyli words and phrases can be, no powiedzmy co, zorganizowane, zebrane in every way, but they cannot compass it. When you compass something, okay, compass jako czasownik, prawda? To nie jest kompas czy tam busola. To tutaj mamy czasownik, czyli contrive to accomplish something. Yes? Przykład. He compassed his end only by the exercise of violence. Yeah? Contrive to accomplish something. Czyli no, jakoś kombinujesz, jakoś wymyślasz, radzisz sobie, żeby coś osiągnąć, prawda? Masz jakieś umiejętności, prawda? So cannot compass it, czyli tutaj jakby może nie mogą pojąć, albo jakoś, nie wiem, kombinować, knuć, prawda? It must exist in the man, in the subject, and in the occasion. Dobrze, i teraz mamy ten całkiem długi cytat, prawda, który warto by było się zastanowić nad jego znaczeniem, ale część pierwsza naszego super spotkania dobiega końca, więc wrócimy do tematu w części drugiej. Bye! I jeszcze raz, bye!